No cześć, dzisiaj druga lekcja z Cordisem. Jedziemy, zaczynamy od replayów. Cześć Cordis. Cześć, cześć wszystkim. Dobra, startujemy dzisiaj. Będziemy zaczynać od analizy trochę replayów, bo Cordis tam no, trenuje tego Fast Expa, który był na lekcji pierwszej, ale czasem są różne zagrania ze strony Protossów, Oliny, Cheezy, na które do końca nie wie jak zareagować. I teraz będziemy starali się mu właśnie z tym pomóc. Go, go. No dobra, go, zaczynamy. O, właśnie, zaczyna mi się zdarzać już ze złotem grać, także jestem. Przeszedłem do początku srebra, także jest jakaś poprawa na pewno. Jest progres. Jest progres. No nawet dobrze, bo nie taka długa gra. 14 minut. A ile zazwyczaj twoje gry trwają teraz? No tak, 20 minut mniej więcej. Czasami się zdarza jakaś taka długa, ale to już rzadziej. Aha, rzadziej. No, dobra, jak ci się ten build znudzi, to ci pokażę taki trochę inny, agresywniejszy, co się więcej dzieje, ale póki co to i tak radzę ci ten wykonywać. Aha, okej. Dobrze, nie wiem, czy doskonale robię ten build, na pewno nie, ale. Znaczy wiesz, totalnej perfekcji nie musi być. Znaczy dobrze jakby była ta sama kolejność na samym starcie, jak najlepiej tutaj poustawiana. Bo widzę, że jeszcze tutaj trochę wydobywasz gaz w dalszym ciągu, ale to nie jest jakieś tam wielkie opóźnienie, że go wydobywasz. To wtedy dostawiasz po prostu trochę później drugą rafinerię, nie? Bo masz ten gaz. No i No, właśnie. trochę pomikrowałeś. No właśnie pytanie, czy dobrze zrobiłem uciekając, czy miałem jeszcze tam zostać, powiedzmy, i szukać Znaczy wiesz, i ucieczki. tak się dowiedziałeś dużo, ma dwa asymilatory, jak Protoss ma dwa asymilatory i z nich wydobywa trzema probami, bo to też na to musisz zwrócić uwagę, czy dwie, czy Aha. trzy proby są w każdym z nich. Jeżeli wydobywa trzema, to jest bardzo duża szansa na jakiś all-in, jakieś dziwne zagranie, ale z racji tego, że właśnie tutaj grałeś na kogoś tam z Golda i tak dalej, no bez obrazy, wiadomo, ale z racji, że grałeś na kogoś z Golda, to wcale nie oznacza, że oni będą zagrywali takie bardzo logiczne zagrywki, więc w dalszym ciągu ten Reaper właśnie, dobrze, że znowu biegłeś, coś tam posprawdzałeś, ale musisz trochę więcej sprawdzić. No widziałeś też drugi gateway z tego co widzę. Także teraz ci brakuje tylko informacji na temat tego, czy jest ekspansja, czy też nie ma. Jak nie ma, to taki eBay by się przydał, czyli detekcja na jakieś niewidzialne jednostki, ewentualnie Oracle. No i tyle. No właśnie, w Póki sumie co. byłem w stanie tylko zobaczyć tutaj, jakby w tej opcji, byłem w stanie zobaczyć tylko, że nie ma ekspansji, no więc już wiem, że coś się dzieje, tylko Tak, że tyle. będzie atakować. No właśnie, i teraz co? Zobacz, mam dwie ekspansje już. No właśnie. Jeszcze trochę tutaj ten build cały jest, no Rozjechany. wiadomo, supply bloki, jakieś tam nie ma steampacka jeszcze i tym podobne. No jakoś cię to tak strasznie mocno w tyle nie stawia, zwłaszcza, że masz przewagę ekonomiczną i on cały czas na tej jednej bazie stoi, już powinien co najmniej gdzieś wychodzić. No i co dalej powinieneś sprawdzać, czy jest natural i już no tak myślę, że najpóźniej w 7 minucie tak naprawdę powinieneś poświęcić Reapera, przebiec się po jego całej bazie i zobaczyć, co jest grane, bo no, już ten Reaper praktycznie nic nie może zdziałać. Innego, po prostu się musi poświęcić i sprawdzić, co Protoss gra. 7 minuta, tak maksymalnie, to w nim wbiegasz po raz ostatni i tyle. Aha, i ten timing na. Ale to właśnie, oni trochę inaczej zagrywają, ale najwcześniej tartempary u ciebie się mogą pojawić w 7 minucie. 7:30 podejrzewam, że. No zazwyczaj u mnie są w 7:30. Takie bardzo szybkie, tam 6:50, ale to tylko Grandmasterzy takie coś czasem grają. Także, jak widzisz, że jest Protoss tylko na jednej bazie, to tą detekcję zrób tak, żeby turret już stał w 8 minucie, to najpóźniej. Ale widzisz jego ekspansję, no i jest sytuacja dość niecodzienna, bo w zasadzie nie wiadomo, co on ma. No Takie właśnie, niby coś, zobaczyłem ale nic. i dlatego stawiam trzecią bazę, tak w sumie, ale. No możesz stawiać trzecią bazę, bo on ma tego naprawdę bardzo mało i według mnie się tutaj powinieneś bez problemu obronić, mimo wszystko. Tylko brakuje jeszcze combat shielda. No, trochę tej solidności, trochę tego wykonania buildu brakuje, bo jakbyś go wykonał tak poprawnie, to w tym momencie miałbyś jeszcze te dwa medivaki. O Boże, ty jeszcze dostawiłeś trzy bunkry przed starportem. No to nie, trochę tutaj pozmieniałeś te całe zagranie. Tak. Dość mocno. Więc tutaj musisz trochę na to. A możemy zaraz znowu powtórzyć jakby tą kolejność, jak będziesz chciał, ale naprawdę tutaj trzeba to poprawić zwyczajnie. Trochę dziwne, że z bunkrów nie wziąłeś jednostek, to mnie dziwi. Zapomniałem, no. SCV nie musiałeś tak szybko zabierać, bo on nie miał zelotów zbyt wielu, tylko Stalkery, a tutaj twoja kompozycja by sobie z tym poradziła. No, bez problemu to powinieneś wygrać. Znaczy, wiesz co, chyba wygrałem, rzeczywiście. Faktycznie. To Nie, ale prawda. tu głównym problemem tu jest, jeżeli miałbym ci najlepiej doradzić, to jest po prostu wykonanie całego zagrania, całego build orderu, bo wiesz,
zwiat miałeś, to nie było tak, że ten Reaper sobie stał gdzieś i został zapomniany, tylko jednak biegał, więc było w porządku, nie było ekspansji. Dobrze, że dostawiłeś ten drugi bunkier, tak nawiasem mówiąc, o tym w sumie nie mówiłem, ale no to tyle. Aha, i teraz no cóż, no po prostu atakujesz dalej, z racji, że on nie może ci nic zrobić. I powinieneś, znaczy jeszcze mógłbyś jakoś tak asekuracyjnie rzucić skana i sprawdzić, co on gra, no ale to wygrałeś to. To dziko, że pokazuje replay, na którym wygrałeś, ale czasem. Chyba właśnie, chyba mi się pomyliły replaye. W sensie Aha, jedne są ostatnie, wiesz? ale z tego replaya też można by sporo się dowiedzieć, głównie właśnie to, że no całe zagranie musisz trochę sobie odnowić, zobaczyć tam tą powtórkę, na której ja to robiłem i spróbować te timingi pozapisywać. Ten główny to jest, że w 7 minucie factory, tam się zabiera na chwilę SCV z gazu, no, powykonywać to chwilę, ale jak masz jakiś ten replay jeszcze, bo tam były dwa, to możesz pokazać, chyba że to któryś z tych, które mi Tak. wysłałeś. Właśnie to są te, które ci wysłałem, wiesz? One są przygotowane dla ciebie, także Aha, to też ja ty mam będziesz, założyć. jeżeli tak, jeśli chcesz, to możesz założyć, bo to wtedy będziesz mógł tam sobie zatrzymywać, czy. Dobra, moment. Replace w klei. Mocz. Dobra, to co? Zaczniemy. O, jakiś 6-minutowy, to ciekawy pewnie będzie. Czekaj, Watch Chyba Revengers. niespecjalnie. TVT. Ej, dlaczego się to nie zakłada? Nie no, Battle mnie wczoraj blokował na streamie i znowu mnie będzie blokował. Tak. Moment. O, dobra, już się zrobiło. Wczoraj mi coś Battle.net blokował na streamie, nie mogłem szukać gier. Za cheaty. Nie było napisane, że po prostu zostałem zablokowany. I nic się nie dało zrobić. Trzeba było chwilę poczekać i tutaj też chyba tak było. Dobra, Billy Elliot. Elliot to chyba oznacza głupek. No ale dobra, zobaczymy. TVT, Habitation Station, stacja mieszkalna w polskiej wersji, jak się okazuje. Zobaczymy, co tutaj było. A w TVT też tego pusha grasz? Bo ja pokazałem Fast Expo mojemu koledze, właśnie tego, z tymi medivacami. On to gra na każdą rasę i na każdą rasę to wygrywa już prawie jest w top diamencie. I Wow. cały czas to ciśnie, nawet na Zerga, co się zdziwiłem. Na Terrana to jeszcze mocniej się zdziwiłem, ale no Na cóż, Zerga działa. też wychodzi, trzeba przyznać. No bo medivaki dają to, że zawsze można ocalić jednostki. Właśnie. Oj, tutaj duży błąd, bo nie powinieneś ścigać jego SCV. Znaczy, tylko twoja jedna SCV powinna ścigać tą SCV jego, o ile ona bije budującą SCV baraki tutaj, wiesz. Tylko jedną ścigasz i przeganiasz. No ale tutaj tak daleko to nigdy nie wybiega i zwłaszcza trzyma SCV. No jedną na zwiat to tak, ale te dwie to od razu powinieneś zabrać. Ja wiem, że to trudno jest kontrolować, bo też tam czasem się łapie, że na przykład dopiero przy rampie w naturalu mi proba tam zawraca do zbierania z powrotem, ale to jest duży błąd z tym zbieraniem gazu. To takie podstawowe rzeczy w sumie, może dlatego, że mało grasz albo mało to wykonujesz. Może tak być. Mikro. Nie złapał, ale to w sumie trochę farta dla ciebie, bo zobaczysz dokładnie, co on zagrał. Aha, i widzisz trzy bunkry. No jak widzisz trzy bunkry, jest jeszcze przed 4 minutą i za chwilę nie zobaczysz rafinerii. No w zasadzie twoja SCV, jak jedziesz na zwiad do przeciwnika, to najważniejsze jest, żeby się dowiedział, czy on ma rafinerię, czy też ich nie ma. No tutaj w ogóle wszystkiego się dowiedziałeś, czyli i baraki, i że nie ma rafinerii. Jak teraz nie ma rafinerii i ma trzy baraki, i nie ma tutaj żadnej jeszcze ekspansji, ani w planach, ani już postawionej, no to jest na 90% all-in, czyli on cię będzie zaraz atakował. No same robi koszary, czyli no musi być za chwilę atak, także dostawiasz bunkry. A no właśnie, czyli dostawiam bunkry, okej. Tak, A to dwa ciekawe, co on bunkry. tu zrobił w tym Aha. naturalu. Nasze. Moment, chwila. Pomyślmy chwilę. Znaczy, na 100% powinieneś tutaj robić bunkier na rampie i zabudować właśnie supply depotem. Przez chwilę jeszcze myślałem, czy może da się jakoś natural ocalić przy takiej wersji wydarzeń. Być może by się dało, ale musiałbyś naprawdę to całe zagranie chyba perfekcyjnie wykonać i od razu stawiać bunkier w momencie, jak zauważyłeś u niego te wszystkie baranki. Także jakbyś to wszystko o wiele szybciej zrobił, twój bunkier byłby w naturalu bardzo szybko, to pewnie byś zdążył się bronić, no ale kluczem jest tutaj ten czas. Może nawet warto by było odciągnąć tą SCV, która robiła Command Center, żeby budowała od razu barak, żeby się obronić przed tym, no bo barak jest gwarantem obrony jakichkolwiek tych ataków Marine SCV. W ogóle on to cały czas buduje. A, zesłał muła i nie trafił w nie minerały też, co ciekawe. A, to nie zobaczyłem nawet. Dobra, o je robisz bunkier, więc reagujesz poprawnie, tylko że no za późno po prostu. Za późno.
Tak, zacznie za późno. Ale ogólnie, znaczy na Terrana może jakieś inne otwarcie ci innym razem pokażę, bo na Terrana to jest trochę ryzykowne, chociaż tak też nie do końca, bo na przykład jakbyś tym Reaperem, znaczy jakbyś zagrał też sam początek poprawnie, czyli miał od razu 3 SCV w rafinerii, to byś szybciej tym Reaperem wyjechał. Jakbyś szybciej Reaperem wyjechał i zajechał do jego bazy, to mógłbyś trochę czasu może kupić tym, żebyś go tam po prostu atakował. Także ten bunkier powinien się po prostu o wiele szybciej pojawić u ciebie na rampie. I bo wiesz, command center można robić i w naturalu, i w mainie. W sumie o Aha. wiele bezpieczniejszy wariant to jest w mainie, bo jakby zrobił go w mainie, zrobił bunkier na rampie, supply depot, żeby wiadomo było przejście na zamknięte, to mógłbyś spokojnie sobie zaekspować i nie byłoby strachu przed tym wszystkim. Także żeby to obronić, no super miałeś zwiad, zobaczyłeś trzy bunkry tak szybko bez rafinerii, na 100% Terran atakuje, a jak Terran atakuje Marines, to robisz po prostu bunkry i pakujesz do nich swoich Marines, bo no Reapery nie są takie świetne na te jednostki. Także to tyle, w sumie prosta sprawa. Zastanawiam się, czy byś lepiej, jakbyś nie robił tego Command Center, jednak lepiej w mainie, jeżeli chodzi o TVT. Może tutaj trzeba by jakoś poeksperymentować. No ale pewne było, żeby obronić na 100%, musisz robić bunkier, a może nawet dwa na rampie i ją tam zabudować. To tyle w sumie z tym Okej. zagraniem. A proste, jak widzisz, że on robi koszary, nie robi nic innego, tylko Marines, to trzeba się bronić, stawiać tam te bunkry. Dobra, i moczary, czyli Overgrowth. Tam zdaje się jest TVP. Tak, All in Protoss jest podpisany. A, zresztą nie wiem, czy to będzie Ty on. jeszcze ma ksywkę Imba Abuser. A no właśnie. Perfekcyjny. Perfekcyjny będzie przykład. O, to na platynę też grasz czasem, widzę. Nie tylko na A Golda. wiesz co, to jest jeden chyba z jedna z osób, która ogląda twój kanał. Tak mi się wydaje. No, to dobrze. To bardzo dobrze. Dobra, zobaczmy, co tutaj poszło nie tak. Imba Abuser. A no może faktycznie, bo jakoś tak totalnie nieznajomo ten nick nie brzmi. A w sumie przypatrzę się teraz tak konkretnie na ten sam początek, bo to wiesz, niby małe rzeczy, ale jak ci pokażę innym razem, albo jak będziesz chciał na przykład dzisiaj takie jedno zagranie, to tam nic nie jest bez powodu, że tak powiem. Aha, ale ej, robisz na 11 barak, na 12 mam cię rafineria, na 13 barak. Nie, tu chyba coś się posypało. Tak, za dużo luzu w tej grze, większy rygor. Jestem taki luzak. Tak jest. Znaczy wiesz, luz w grze jest dobrze, bo jak człowiek jest rozluźniony, to na więcej rzeczy zwraca uwagi. Jak ktoś nas harasuje, jesteśmy zdenerwowani, to patrzymy się tylko w jedno miejsce. Jak jesteśmy rozluźnieni, to patrzymy się w wiele miejsc na minimapę, żeby obronić też inne ataki. I to jest w sumie potem ważne na jakimś wysokim poziomie, jak atakują w kilka miejsc, ale no. Dobrze jest być rozluźnionym podczas gry, nawet bardzo ważne, żeby być, ale co. Strasznie długo mi to wychodzi, na przykład, tak jak nie wiem, teraz widziałeś, ale zaznaczałem taką SCV-kę, gdzie ma pójść po skończeniu baraków na zwiad, no i to mi zajmuje pół dnia, żeby było klikać wszystkie te punkty i się No, rozwiedzieć. zaznaczasz to SCV, przytrzymujesz jej, klikasz prawym na minimapę i już jedzie po skończeniu baraków. Dobra, zobaczymy co dalej. No teraz mógłbyś te SCV z rafinerii zabrać No właśnie. na chwilę. A właśnie, do kiedy ty zabierasz te SCV z rafinerii? No zbierasz równo 100 gazu, 50 na Reapera, 50 na reaktor I potem i zabieram. I potem, kiedy jest, z powrotem przywracam. z powrotem przywracasz, jak baraki są mniej więcej w połowie tam zbudowane. Ewentualnie możesz je od razu po barakach do tej pierwszej rafinerii od razu przysłać, żeby wiesz, no może jakoś prościej ci było na początku. Wtedy nie będzie perfekcyjnie, ale będzie lepiej niż jest teraz, bo jednak trochę tracisz na tym wszystkim. Aha, i nie zrobiłeś ekspansji przed barakami, z tego co widzę. No to jest duża sprawa. Ale wbrew pozorom, to w tej sytuacji to wcale nie będzie dla ciebie takie tragiczne, bo zobaczyłeś u niego Stargate'a. Kliknąłeś na tego Stargate'a, tak A by the way? no właśnie, nie kliknąłem. Chyba go nawet nie zobaczyłem. No jak to zobaczy? Znaczy ja widzę, że No. ty go widziałeś, ale nie wiem, czy to właśnie zauważyłeś, w No sensie właśnie, wiesz. tak, dokładnie. No, ale to podstawowa sprawa Reaperem. Tam nie skupia się na probach, tylko na tym, żeby właśnie czytać grę, bo jak nauczysz się czytać grę, to takie dodatki typu zabicie proby już będą, wiesz, no
takie instynktowne. Grunt to sprawdzić, czy ma dwa symulatory, czy są w nich po trzy proby. Jak są po trzy proby, a on nie ma ekspansji, to znaczy, że jest jakaś technologia, tak na 90%, bo mimo wszystko widzieliśmy jednego gościa przed chwilą, który jednak zagrał w jakiś dziwaczny sposób, który no, nie miał za dużo sensu, ale no, trzeba w miarę tam przytomnie sprawdzać, co gra przeciwnik. Stargate widać jest i Oracle. A ty jesteś przygotowany, no to chyba jednak wiedziałeś, że jest Stargate, masz turę to. Tak. No ale ta ekspansja to o wiele Jakoś szybciej tak powinna być. przeczuwałem. Chyba, że z Ale jednej właśnie. bazy chciałbyś jakiś kurs zrobić. I Ale na to z dole jednej bazy to nie. zrobiłem bunkier, ale chyba go nie obsadziłem. Nie obsadziłem może. Dobra. No dwa turety to absolutny maks, jeżeli chodzi o defensywę. Ja zazwyczaj jeden robię tylko zawodnicy. Ej, ale musisz zrobić ten. Za każdym razem jak robisz budynek, na przykład stawiasz supply depot, to zaznaczasz CV, klikasz BS, ops, sorry, Ops. przypadkiem się coś włączyło. Klikasz BS, czyli skróty klawiszowe, żeby zrobić supply depot, klikasz lewy, żeby postawić, potem przytrzymujesz shift i prawy na kryształek od razu, żeby on wrócił po zbudowaniu, nie? Musisz sobie ten nawyk wyrobić, bo twoje CV stoją przy budynkach i nic nie robią. Teraz tutaj, o, oj, sorry, tutaj twoje CV stoją. Dobra, robisz ekspansik, coś się dzieje. O, To się strażnik, tak? wszystko. To się wszystko sprowadza do wyćwiczenia tego build orderu, czyli jednak. Nie, bo na serio, jakbyś po prostu go wiesz, tak sobie o, swobodnie wykonywał, załóżmy, nie wiem, z 10 razy na komputer go przećwiczył, a potem cały czas go robił na ludzi. Podejrzewam, że nawet na ślepo, ale jakbyś go wykonywał właśnie tak dobrze, to i tak byś wygrywał niezależnie od tego, co oni grają, bo ten grunt to spalać te nadwyżki cały czas. Aha, i twój Reaper tutaj widzisz, że on nie ma ekspansji. Tutaj też swobodnie mogłeś ten drugi bunkier dostawić, tak jak to zrobiłeś na King Sejong Station wcześniej, na tym pierwszym replay. No, jak nie ma przeciwnik ekspansji, to na 90% atakuje. Te 10% to zostanie zniwelowane, jak awansujesz do Mastera, bo tam gracze już będą grali tak w miarę logicznie. No i patrzymy. A mało masz tutaj tych trochę też jednostek, jakieś tutaj spore przerwy też były. No właśnie, często mam supply bloki, jednak nie dopatruję tego tak dobrze. Znaczy wiesz, wbrew pozorom tego, że tutaj przegrałeś, to reakcję miałeś dobrą, bo rzuciłeś się do ropowania bunkra, więc nie można się aż tak do końca przyczepić, ale tutaj brakowało, żeby te jednostki zabrać do obrony A, i... rzeczywiście. Poczekaj momencik jeszcze, na chwilę. A jak to się stało, że one tam są? Czy to... Aha, bo ty je teraz jakoś tam wysłałeś, a to było dziwne. A, rzeczywiście. A, to Jakbyś była... się bał Blinka bardziej, ale to na tej mapie Blink taki popularny chyba nie jest. No w No, każdym zgadza się, razie. dokładnie, dokładnie, myślałem o Blinku. Ale, no, nie wiedziałem, ale... No właśnie, ale twój Myślałem. Reaper się wcześniej zauważył Stargate. Jak ktoś zrobi Stargate Protoss, to jest mała szansa, że pójdzie w Blinka. Znaczy, no są niby takie strategie, ale to są tak rzadko używane, że podejrzewam, że może jeszcze Imba Abuser ich nie zna, ale będzie znał po tym filmiku. W każdym razie twój Reaper zobaczył Stargate'a, zareagowałeś całkiem okej, ale sam początek. To sam początek to już w jednej i drugiej grze jest no niepoprawny, bo trzeba zaekspować i dzięki temu miałbyś też trochę więcej jednostek przy tym wszystkim, bo miałbyś kasę na to wszystko i no też zabudowanie naturala by tutaj pomogło. Przede wszystkim drugi bunkier. Jak do tej 5. minuty nie widzisz ekspansji u Protossa, 5. minuty czasu gry, tam przy minimapie masz, to stawiasz drugi bunkier tak asekuracyjnie. Mimo, że to spowolni te ewentualne wyjście, ale lepiej to zrobić. Aha, no i wiadomo, supply depoty też, żeby to wszystko zablokować. Bo jakbyś miał tutaj jeszcze supply depoty na lewo i prawo od twojego bunkra w naturalu, to zloty by go tak łatwo nie okrążyły i nie zniszczyły. Takie podstawowe rzeczy. No jak cię atakują, to się barykaduj na potęgę. Ale reakcja z zabraniem CV dobra, w sensie do reperowania bunkra. Tak trzeba robić. Szkoda, że tamte jednostki były w górze, rzeczywiście. Miałbym szansę to wygrać. Dobra, masz jeszcze jakiś replay, czy tylko te dwa? Nie, to byłoby tyle. Dobra. Inne to jest ich masa, ale to... Tak czy inaczej wszystko jest jakby to samo. Myślę, że nie robię zbyt dokładnie tego build orderu i to muszę popracować na tym, żeby zrobić go perfekcyjnie. No tak, totalnie perfekcyjnie to wiadomo, ciężko będzie, bo to jednak trzeba trochę tego APM-u już nabrać, ale myślę, że możesz go zrobić tak co najmniej poprawnie.
Bo tutaj, no nie, no bo masz spore te poślizgi, wiesz, no sam początek, kurczę, trzy pierwsze budynki. Ja jak się uczę nowego buildu, to też się czasem mylę nawet z pierwszym pylonem, jak go ustawić, czy nie za późno, nie za wcześnie, potem jakiś inny budynek też się mylę, ale tutaj, kurczę, trzeba to jak najszybciej ogarnąć. Chcesz ten build jeszcze raz tutaj? Dawaj, dawaj. Czy... Jedziemy jeszcze raz. Bo wiesz, ja jestem nawet taki z lekka przygotowany, żeby jeszcze inne ci pokazać, ale tutaj wiesz, najlepiej się tego nauczyć, bo on najbardziej rozwija. Zresztą widać, że ten jest jeszcze co tutaj ogarniać. No i on cię też w sumie, no, wiesz, jak go wykonasz poprawnie, to jesteś w stanie skontrolować wszystko. Aż jeszcze jak wiesz, jak zareagować tam na te niektóre rzeczy. No załóżmy, damy mu medium, tak dla picu. Startujemy. Okej. Dobra, jazda. No dobra. No. 12 rafineria, 13 baraki, 10 saplat. Że wiesz, ja na przykład mam taki zeszyt, który pisze strategię i on czasem leży obok mnie i się tak wpatruje w niego podczas gry. Ja mam kartkę. A, no kartka też jest okej. Okay. Taki Jeszcze substytut zeszytu. może w tym momencie przy sobie nie mam, ale. Aha, no i wiadomo, ten pierwszy supply też może tak na rampie właśnie trzeba będzie robić na wszelki wypadek. No i teraz rally point, tak jest. Zaczyna się, widzę jakieś spamowanie lekkie. Wiesz co, jednak mimo wszystko to trochę daje ten No trzeba tak... takiego, nie wiem, takiego rozgrzania ręki chyba. Tak, to bardzo dużo daje takie rozgrzewanie się. Jeszcze jedna SCV, a ta już sobie idzie do rafinerii. Rafineria. Nie, najpierw. A, nie, sorry, Boże. Myślałem o tym bildzie, którego się chciałem nauczyć, ale nie, to inny jest. A, i teraz rafineria. A podłoga. 12, 12, Boże, mi się... O Jezus, o Jezus, o Jezus. No myślałem o tym innym buildzie cały czas, z takim szybkim dropem min i tam jest rafineria najpierw, a teraz jest, o jest, się zamyśliłem. Ale dobrze, że ty pamiętałeś, bo to w sumie ty powinieneś pamiętać, ale ja też. No, SCV, bez przerwy. I od razu do rafinerii. Za dużo. Dobra. Za szybko. Dobra. Średnio wyszło, ale I nic nie teraz zmieniło. orbital, a potem reaper. Orbital i od razu. No i pamiętaj, że jak teraz będziesz miał około 50 gazu, to zabierz te SCV z rafinerii. W A właśnie. sumie już teraz je się Już zabiłem. zapomniałem. A prawie perfekcja, wiesz. I teraz mu SCV i A, expandzik. akurat zrobiłem odwrotnie. No to wiesz, tam A! mu SCV to jednocześnie się praktycznie robi. Tak, ekspansja. Reaktor 4C. Tak, na samych skrótach, nie musisz tak na niego Tak. patrzeć. I teraz supply depot, bardzo ważny. O, dzwonu mnie. U mnie ktoś Jeszcze nie. stuka w coś. Chyba kują coś, nie wiem o co chodzi. Będą tak stukać przez następne 60 minut. Dobra. No i mamy na dwa baraki, dostawiamy dwa baraki. Jak to powoli idzie. No ale wiesz, kolejność jest poprawna. To jest najważniejsze przy nauce, żeby była dobra kolejność, a potem jest szybkość. Musisz opuścić sobie ten drugi bunkier i zaraz ześlesz muła. O, już się przebiegłeś u niego. Widzisz dwa asymilatory i ekspansję, żeby było ciekawiej. Jest. No i teraz
Już możesz z powrotem wydobywać gaz. Bo już się te bunkry, nasze baraki tak w tych 60% są mniej więcej. Kpi razy drzwi. I orbital naturalu. I druga rafineria. I techlab 1, a i 3 Marines. Znowu możesz sobie rundkę tym Reaperem strzelić. No, 6. minuta to pewnie tak najpóźniej, jak ktoś się będzie na technologię decydował. Jakąś. No, chyba że milion gatewayów jest. To jest inna sprawa. Move naturalu SCV. Przypisz sobie zawsze od razu pod chodkę ten A właśnie, orbital przypisałem kolejny. go. A to już w momencie stawiania go, nie? No Sobie właśnie, mu jakoś tak mi przypisz. się. Dobra, steampack. I supply depot też. W naturalu już sobie też wyrób nawóch, że trzeba to zabudowywać. Przejście w naturalu. A znowu z błędem zrobiłem. I rain, o właśnie, rally point to naturalna już jest. No i wiadomo, te jednostki. Mamy 7. minutę, więc factory możesz już dostawiać. Supply block. Jak on ma technologię? Nie, tak tylko pytam. Aj, nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz. No ale z tym Reaperem pamiętaj zawsze. Ale No wiem, już że to zginął. trudno, bo jest dużo multitaskingu. Wiem, że zginął. Ale tam widziałeś jeden wombel robiący Widziałem, się. widziałem właśnie, tylko nie wiedziałem co. A to klikaj zawsze, nie? W ten budynek. No chyba, że spojrzałeś już po tym, jak on przebiegł, to nie ma opcji zaznaczenia. Okej, okay, dalej. Supply. Supply. I kolejny TechLab zaraz, przy tym, co się zaraz tutaj zakończy. No i teraz już starport i dwie dodatkowe rafinerie w naturalu. Cały czas słyszę supply. Ale robią się supply, dobrze jest, robią się. Dobra. Combat Shielda, o właśnie. I do rafinerii w naturalu już doszli kolejne jednostki. Tak, SCV, nie jednostki. Dobra, i zaraz dwa medivaki będą. No i dwa medivaki, tak jest. I teraz dwa baraki dostaw kolejne. No i supply depoty. Klikaj, klikaj. Jesteś szybszy od tego. Można być szybszym od komputera w ogóle, jak to jest możliwe. Ogranicza się. No dobra, masz już wszystko. No to wychodzisz. I teraz trzecia baza jeszcze jednocześnie. I zrób to jedną małą rzecz. Nie wiem, czy ci o niej wspominałem, ale jednego Marina ze Steamu i zrób, żeby on biegł do niego cały czas. Chyba mówiłem. Tego pierwszego najlepiej, taki jest najchętniejszy. I niech on będzie takim alarmem. Także cały czas tutaj techlap i reaktor przy kolejnych dwóch barakach. I tam przypisz sobie podchodkę i rób jednostki też. O, coś tam zobaczyłeś, może nawet. Ale nie miał tego za wiele. Nie miał wiele. A wy jak nie zauważysz przypadkiem, bo właśnie robiłeś coś w bazie, to rzucasz skana tak No na nie, wszelki okej. wypadek i jest okej. Okay. No, śmiało się bij. Jak nie ma zelotów, to nie ma strachu. Zbyt wielu zalotów. No i kolosa oczywiście, jak nie. No nawet wycelowałeś tego Immortala. Ale jednostki rób jednostki. Jednostki na skrótach klawiszowych najlepiej samych. Dobra, no i właśnie o taki push chodzi.
Jest jeszcze trzecia baza. Teraz będzie dostawiał armory do ulepszeń i zaczął robić dalej medivaki, miny i bio całe. Po prostu dalej. Wszystko na skrótach klawiszowych, naturalnie. Wow. No, jakoś poszło, jakoś poszło. Tylko będziesz to, ale to akurat sam jest chyba niestety musiał zrobić sobie, znaleźć właśnie te małe momenty w buildzie, w którym nie musisz się skupiać na to, co się dzieje w twojej bazie i tam dobudowywać, tylko na samych skrótach klawiszowych robić się CV i tamte wojsko i w tym samym momencie Reaperem wbiec i zobaczyć, co on robi. Tak najpóźniej w 6. minucie wbiegasz nim po raz, no podejrzewam, że ostatni błąd go zniszczy i sprawdzasz, co gra. Jak jest robo, to po prostu robisz dalej to, co standardowo. Jak Stargate, no to lepiej po tym turecie dostawić i też wysłać Marines w obydwie linie minerałów, bo może być Oracle zaraz u ciebie. No i Twilight Castle, no to też turety, bo Dark Templary. No chyba, że Blinka zagra, ale jak Blinka zagra, to praktycznie robisz to samo. Tylko, że wiem, na Marauderach się bardzo skupię, żeby cały czas były robione. To znaczy, czekaj, teraz miałem. Mogłem produkować jednocześnie trzy marudery. No właśnie, to wystarczy, rozumiem. No trzy marodery na pewno jednocześnie wystarczy na Blinka, zwłaszcza, że oni tam też świetnie jakoś go... świetnie go nie wykonują. Connecting to Publishing Services. A co? Nie wiem, o co chodzi. Jakiś dziwny błąd. Dobra, co ciśniemy dalej? To co, pokażesz mi drugi build order? No, mogę ci pokazać drugi build order. I tutaj akurat jest ta... I ta rafineria jako pierwsza, tak, o tym to chciałem powiedzieć. A, to jest ten z Mediwakiem, miną i Tak, Marinesem, tak? Dwie miny i Marinesy i Mediwak, tak? jest. O, właśnie. To jest też fajne. No, taki całkiem przyjemny. Ale tym buildem, który ty teraz właśnie tutaj przed chwilą robiliśmy, to możesz spokojnie zajść do jakiegoś mastera. Nawet pewnie Grand Mastera, jakbyś grał w każdej grze dosłownie to samo i przeciwnik by o tym wiedział, to da się tym wygrać po prostu solidnością. Aha. Solidna firma musi być i będzie dobrze. Mam nadzieję, że go tutaj nie zepsuję, bo tutaj naprawdę jest wiele rzeczy takich małych. Znaczy nie tak mocno go zepsuję, bo coś na pewno zepsuję. Coś musi pójść nie tak. Dobra, są lokacje. No i tutaj też naprawdę ważne jest, żeby te supply depoty ustawić na pewno w wallu, bo mamy mało jednostek w bazie. W zasadzie praktycznie zero. Jak wylatujemy. Ale początek jest bardzo podobny. Z tym, że jest najpierw rafineria. 12-13 tak zwane. No 12, wiesz, jednocześnie się skończył Supply Depot, zaczęła ta SCV, więc praktycznie jak się zaczyna tutaj robić ta SCV, to jest kolejne. To jest rafineria razem z tą kolejną 12 SCV właśnie. No i teraz baraki. Baraki stawiamy tak sobie normalnie już. 3 SCV. Od razu. Aha, jedną taką małą rzecz robisz, jak stawiasz baraki, to nie masz żadnego przejścia dla SCV i trochę tam te jednostki twoje długo chodzą wokół budynków, to zawsze sobie rób jedną kratkę odstępu między Command Center a barakiem i czasem jak masz baraki tak razem z Factory, Starportem, tak jedne po drugim, cały czas gęsto obok siebie ustawione, też czasem dobrze jest zrobić jedną przerwę, żeby jednostki tak lepiej przechodziły. Aha. Co kolega im powiedział, że dobrze by było, że też na to zwrócić uwagę. Mniej więcej teraz zwiat też leci razem z Factory. Idziemy na zwiat. Aha, najpierw jest Orbital, dopiero potem Marine. I teraz jeszcze Supply Depot.
Orbital, ważna rzecz, czyli przed Marinem. Taka mała rzecz, no jest małe tutaj parę rzeczy, ale zobaczysz jak to się potem przełoży na cały timing. Zwiat jedzie głównie, żeby zobaczyć, czy on właśnie olinuje, czy co on tam wymyślił. Jakiegoś Stargate'a albo coś podobnego. Teraz SCV jest trochę ważniejsza od tego jednego Marina, on sobie poczeka, aż się Supply Depot zakończy. No właśnie teraz. Kończy się Factory, od razu robię Starporta, najważniejsza rzecz. No i robi się wszystko. SCV kolejkuje. No, nie, rozumiem, że ty zdążyłeś już kliknąć na to, co on tam robi, tak, technicznego? Tak, kliknąłem na wszystko. Wow. O Boże, trzeci Supply Depot powinien być na rampie, a nie na tym, co tam. No najeżdżasz myszką, klikasz, nie ma tutaj wielkiej filozofii. A w międzyczasie jechania to SCV u niego na samych skutach klawiszowych robię te wszystkie jednostki. I teraz kolejna mała rzecz. Najpierw robię Medivaca, dopiero potem drugą minę. Takie małe, a istotne. Bo tam będzie też trochę tak minimalnie tego gazu na tą minę. I Medivaca nie wystarczy, więc najpierw robię Medivaca, bo on się robi 2 sekundy dłużej niż mina. I to się lepiej trochę zgra. I jeszcze jeden supply, a może to SCV zrobi, która do mnie wraca. Aha, jeszcze pierwsza mina może się na chwilę zakopać na przedpolu naszej bazy, żeby złapać ewentualnego stalkera jego. No a jak jest na przykład Stargate u niego, to wiadomo, lepiej jest zakolejkować sobie tą minę, znaczy zakopać minę w naszej linii minerału, żeby Oracle nam zniszczyła. Dobra. Ładujemy się. Jazda. 49. A jeśli on w tej chwili właśnie przyjdzie z czymś? To jest problem. No właśnie. Okej. Okay. Dobra. Dlatego mamy zabudowę na rampie. I też teraz, zanim Divac do niego doleci, to musimy tutaj naprawdę bardzo aktywnie się zabudowywać dalej. Czy tam dostawiać te kolejne budynki i tak dalej. Te chlaba dostawić. Dopiero znowu się skupimy na tym Medivacu za chwilę, ale musimy mieć już te 3 baraki po raz kolejny, zresztą podobnie jak zawsze tutaj sobie zbudować. No minę zrobiłem w razie czego też w bazie, no i wlatujemy. O, chyba zabiłeś sobie. A coś tam chyba ode mnie padło. Minął kogoś. No ale to jest teraz takie drugorzędne, bym powiedział. Po prostu makrujemy dalej. Zabudujemy walla dalej, jakiś eBay i baraki też za chwilę będą. To oczywiście się rozbudujemy tak dość podstawowo. Kończ, żeby się w każdym budynku coś działo. To jest najważniejsze. No i... Aha! Jeszcze ważna sprawa, jak te miny odpalą i na przykład widzisz u niego Robotics Facility, to możesz je też ocalić od razu. No ja u niego nie widziałem Robotics Facility, dopiero teraz się tam kończy, więc nie było sensu ich ocalać, no bo one jeszcze sobie tam eksplodują. Ale miny też warto ocalać, jak jest taka okazja. No a póki co przechodzimy w ten standardowy w miarę timing, jak widzisz zresztą. Wszystko się u mnie pojawia z powrotem, to co powinno. Jest taka w miarę zabudowa zrobiona. Od razu do gazu naturalnie. Oj. Teraz będzie można za chwilę po raz kolejny zrobić to zagranie z tym pushem takim. Nie trzeba jakoś super szybko nim wychodzić, a nawet czasem robię jeszcze więcej tej piechoty i dopiero wychodzę, ale to w zasadzie to zależy od humoru. Dobra, okay. Wychodzę sobie. Najważniejsze to mu tam poprzeszkadzać ile się da. 2 baraki dostawiam. Teraz tak, gdzie jest ten Marine? Oj. Ten sobie poleci przodem.
sprawdzamy, co on ma. Nie ma tego za wiele. Możesz też podczas ataku zrobić taki myk, że sobie tu chwilę postoisz, go powkurzasz. A drugim medivakiem drop. No wiesz, oni się pogubią. Muszą. No, o ile ja się nie pogubię, to też jest zawsze jakaś opcja. Tak, no to jest moment, w którym on by na przykład mógł ci wbić w tą armię przed naturalem. Więc faktycznie mogłoby być trochę nerwowo. Spalam nadwyżki, bo coś mi urosło niebezpiecznie wysoko. To i dobrze, i źle. To dobrze znaczy, że mam dobrą saturację, ale źle, że jej nie wydaje tego. No dobra. No tak go można już męczyć, ale no i to... Czy głównie dochodzi w tych zagraniach o to, żeby sobie trenować cały czas te makro, żeby podczas bitwy się cały czas tutaj coś działo w bazie, bo to jak... To nie ma sensu się na samym starcie uczyć zagrania, które od razu ci będzie szybko wygrywać grę, bo w sumie można by też tak... Tak to ugryźć. Czegoś tam... No nie, bo to chyba niekoniecznie uczy. Uczy, no tak słabo, uczy grać. Słabo rozwija, bo jak słabo się nauczysz grać makro, to... To potem nie powinno być też, że się cheesy też wiadomo warto znać, ale jak się na nich cały czas opierać, to raczej tylko protus. Teren musi być dobry. Bazę budowałeś kolejną przed command center u siebie. Aha. Aha, jeszcze orbitala powinien najpierw nim zrobić. A jakieś dziwne, on zawsze przelatuje, nie wiem czemu. Że sobie coś tam wmówiłem. A, no i na tym etapie gry wiadomo, sprawdzamy co on tam gra, no ten akurat nic nie gra w Rotos. Więc nie ma w zasadzie nawet jak na to reagować za bardzo. Tak konkretnie. Ani ghostów nie trzeba robić, nic nie trzeba robić. No nie umiem jeszcze ghostów używać. Co a, dużo komplikacji. To jeszcze się ogarnie. Po prostu masujesz MP i tyle. Spamujesz, masujesz, wszystko jedno. To mała rzecz, jak widzisz, że masz dużo gazu, to od razu nie dostawiaj tych rafinerii w trzeciej bazie. No to się specjalnie one nie przydadzą, te gazy. Rail pont masz już tutaj przed bazą wystawione. No tam, jakoś tak dalej. To łatwo jest go przestawić, no naciskam dwa klawisze. Jolbo. Aha, no i właśnie do tej fazy gry nie powinieneś tak naprawdę przechodzić, o ile wykonasz całe zagranie, wiesz, w miarę poprawnie, to rzadko powinieneś do tego momentu dochodzić, nawet bardzo rzadko, ale potem już głównie chodzi o to, żeby dostawić milion baraków, tak 6 po postawieniu trzeciej bazy, no i ghosty, drugi starport, ulepszenia. Przy kolejnych barakach już radzę tylko te klawy dostawiać, bo Marauder i Ghosty są o wiele lepsi niż Marines na Protosa, zwłaszcza w późniejszej fazie gry. I tyle. A, GG. Wow. Dobrze, kiedy dochodziło natomiast, kiedy już dochodziło się do limitu, kiedy mi się, no zdarzyło się kilka razy, że do limitu się dochodziło i wówczas no, kompozycja jakby całej armii gra dużą rolę i ilość SCV-ek, tak mi się wydaje, bo to no tak. Jak jest za dużo SCV-ek, no to wtedy trudno zrobić porządną armię. To tak czy inaczej, zawsze mi rozwalały kolosusy. Kolosusy, mówisz. A masz jakiegoś replaya, gdzie ci tak zagrali? Wiesz, to trudno byłoby mi znaleźć, tak mi się wydaje. No, teraz już go znaleźć. No niedobrze, to niedobrze. Znaczy... Bo taki late game się sprowadza głównie do tego, żeby Marines wymienić na ghosty przeważnie. Tak dobrze teraz zauważyłem, że już nie mają Marines, tylko mają ghosty po prostu zamiast nich. Jak ich jest tak z 20-16, to potem High Templary nie stanowią dużego problemu. No ale na kolosusy, no to Wikingi trzeba robić. Trzeba mieć minimum te dwa starporty to na trzech bazach. Jak jest więcej, powiedzmy cztery bazy, no to już te ze trzy starporty powinny być. Ale no zależy od tego jeszcze, ile tych kolosusów jest i ile tam zazwyczaj mają. No właśnie, jakoś tak pamiętam, że był taki mas kolosusów.
5, 10, 15, No, to 50. powiedzmy 7. A, z 7 kolosusów, no No. to tych wikingów to już tak z 20 parę powinieneś mieć, czyli całą, wiesz, 3 paski wikingów to tak minimum na takie. Ale to wtedy już nie Ma ma się w ogóle. minimum, może nie minimum. To wtedy już nie ma armii lądowej w ogóle. Nie, no jest właśnie, dlatego że musisz trochę mniej CV robić, bo 24 wikingi to jest tam te 48 supplya. No a masz jeszcze tam, no podejrzewam, że coś koło 80 supplya na zwykłą armię. Znaczy powinieneś mieć 80, może 90. W zależności ile tych SCV tam narobiłeś, także nie, no da się coś jeszcze z tego ulepić. No głównie chcesz mieć marauderów, no bo tak jak mówiłem, Marines to już potem praktycznie w ogóle nie rób, tylko ghosty zamiast nich. Marauderzy, ghosty, medivaki, a reszta wikingów. Tylko no wiadomo, problem jest potem jeszcze, żeby dobrze zawalczyć, bo trzeba i rozdzielić te wikingi w miarę dobrze. Ale wiesz co, tak podejrzewam, że w większości gier to jesteś w stanie no tyle dobrze się poustawiać, że w zasadzie nie trzeba nawet dużo mikrować, ale jak ktoś ma dużo kolosusów, i na przykład mało zerkerów, to możesz po prostu te wikingi wysłać na 1A i oddać dużo strzałów wikingami, zanim w ogóle się bitwa naziemna stoczy, bo ja wiem, że łatwo mimo wszystko jest przegrać na protossach, ma się dobrą kompozycję, tylko no, trzeba wycofywać, strzelać i zacząć walczyć dopiero jak już wiesz, na przykład kilka kolosusów padnie, bo czasem to nie można tak od razu wyjść na protossa, no bo to za dużo po prostu obrażeń robią te kolosusy i 1A nie wystarcza, niestety tutaj terrany, to nie jest 10. minuta. No właśnie. Trzeba trochę pomikrować, ale jak pokażesz mi następnym razem replay, to ci dokładnie mogę pokazać, co trzeba zrobić. Zresztą miałem taki jeden coaching, gdzie właśnie pokazywałem, no się wiesz, on tam grał do 20 którejś minuty i przegrał właśnie na Protossa, potem ja przyjąłem kontrolę na to 25 minutą i zawalczyłem za niego i dało się wygrać. Więc taki patent też byśmy mogli na przykład zrobić, jak chcesz, Okej. innym razem. To co? Próbujemy tego Bildordera? Tak, możemy dalej próbować. Kings, a może Overgrowth. Albo nie. Czekaj, co tutaj miało tą. Map, co to jest? Merry-go-round. Dobra, to może być chyba. Dobra, jazda. No póki co dla mnie jeszcze brakuje mi, żeby szybko przeskakiwać z jednego miejsca w drugie. Jednak Ja nie 90 nadążam. parę procent tych przeskoczeń to robię na samych skrótach klawiszowych. Nie klikam na mapę w ogóle ani nigdzie, tylko na skrótach to jest porobione. Jak wysyłasz tego skauta, to od razu on ma być pod hotkeyem. Jak robisz ekspansję, to od razu ją dołączasz do tego pod piątkę i tak dalej, i tak dalej. Trzeba te parę nawyków tylko wyrobić. Chyba za stary jestem, długo mi to idzie. A, to jest taka tylko wymówka. Whitera jeszcze tak całkiem przyzwoicie gra. Też jest stary. Dzięki za też. Ale to nie wychwyciłem nawet tego ciosu małego. Czekaj, ten musi wrócić tutaj z powrotem do minerałów, nie? Ten, który zbuduje. Tak. A! Dopiero po barakach będzie. To jest kolejna SUV za Kolekeju i Rally Point na rafinerii. Z Command Center. I od razu rafineria. Stawia ten sobie. Bry, tak zwany. I jeszcze jedna SUV na 13 supply'u baraki. 12-13. Teraz baraki, tak? Nie jeszcze. Okej, dobra. I dosyłasz do gazu. Ja chcę, żeby SCV. Masz kilka SCV zaznaczonych, jedna ma minerał, chcę, żeby ona zwróciła i poszła tam, gdzie chciałeś. To No po właśnie. prostu cena ciśnij. Kar. To tam jest. Jezu, Aha. jak to się zwało? Chwila. Cargo, tak. Return cargo, czyli C. I Bo teraz teraz kliknąłeś prawym na Command tak, Center. No dokładnie. teraz czekasz, robisz jeszcze SCV. Teraz sobie czekasz. A ta, co zrobi baraki, leci na zwiad SCV. Jeszcze jedna SCV, bo to dopiero na 17 jest orbita.
Aha, no i faktory. Kiedy? No teraz, od razu masz po barakach z tą gazu. I orbita. I Merlin. Marina już, tak? Tak. I supply depot. Na rampie. Znaczy to zagranie no jest trochę, o wiele bym powiedział, nawet bardziej skomplikowane od tego zwykłego Fast Expa, którego tam graliśmy. No jest wiele małych rzeczy, które trzeba robić. No, SCV mu. Marina. No tak, teraz już możesz go zakolejkować. Okej, dobra. Czyli widzę, że ma. Expa, tak. No I i od razu co? flashback, Starport tak? mina, tak jest. VS. I mina. I supply depot. I SCV. I teraz Mediwaka, dopiero potem druga mina. No, mina. Tak jest. I teraz jeszcze jeden supply i potem expandzik już. Teraz expandzik. Możesz nawet ten expandzik w mainie stawiać, jak chcesz. No, będzie w sumie trochę bezpieczniej. No i teraz wykopujesz się tam tą miną i lecisz. I Szybciej. od razu też przyspieszacza użyj B. Tak jest. No i teraz dwa baraki dostawiasz. Supply depot. I techlab przy tym jednym baraku. I ogarniasz dropa. No na skrócie jeszcze możesz jedną SCV zakolejkować przy orbital. No, twoje pewnie ten wybuchnął też Marines. No jednak nie. No dobra. No to Medivaca na pewno na 100% musisz zachować, bo miny to różnie będzie. Zwłaszcza jak Immortalce i to ciężko. No i co, Steampack. Już za chwilę tutaj będzie dla niego kasa. Orbital. O, zakolejkowałeś tych SCV. Orbital. Za dużo, no. No i jednostki zwykle robisz tam tych Marines i tym podobnych. Steampack. Marauder, Marines, Supply Depot już naturalnie możesz tam zabudowywać tą rampę. Masz elegancko SCV nawet. Co tu się dzieje? O, pozwolili mi. Dobrze. Dobra, o właśnie jest druga rafineria. I teraz. No, przelatuj do naturala tym ekspandzikiem, nie rób tam jest ich, tylko przelatuj. I teraz robisz drugiego techlaba przy barakach. Drugi techla przy Znaczy, baraku. no, wiesz, no, najlepiej to tak ułożyć, żeby się ze skończeniem jakiegoś marina zrobił, nie? Wiadomo. Dobra, dzieje się. I teraz. Ile masz tych medywaków? Dobra, są dwa medywaki. Tego jednego medywaka napraw sobie. Tam podleć do linii minerałów i go napraw. A właśnie, jak to zrobić, żeby No. oni naprawić, muszę nacisnąć R i na konkretnego Mediwaka, czy
No R i lewy na Medivaca. Można też Okej. prawym na Reaper i będą automatycznie wtedy jednostki naprawiać, no chyba, że coś wydobywają, no to wtedy nie będą automatycznie naprawiać. Bo na Medivaca trzeba z R, bo jak naciśniesz prawym, to chyba go załadują tylko. Okej. A jak... No, trzeba na Medivaca z R chyba klikać, z tego co Nie mam za pamiętam. dużo tych. Czego? A, za dużo zrobiłem tych lamów. A, no, jeden reaktor mógłby się przydać. Nawet bardzo by się przydał. Rafinerię w naturalu, dwa dodatkowe baraki i wyjście tutaj. Możesz machnąć. A, i trzecia baza też, tak. I dwa baraki jeszcze dostaw. I reaktory przy Factory i Starporcie i jedziesz na niego. Dobra. I że też założenie tego buildu jest takie, że ten drop twój na początku z min sprawdza, co on zagrał, nie? I na przykład tutaj wziąłeś Robotics Facility, więc dlatego nie musisz robić eBay'a, turretów, żeby się bronić przed Artemplarami, bo jest na nie wybitnie mała szansa, że gość nagle, wiesz, zmieni plan i zrobi od razu Twilight Council i pójdzie do Artemplary. No niby jest jakiś cień szansy na to, ale dlatego nie robimy od razu żadnej obrony na niewidzialne jednostki. Dobra, no i robisz na skutach klawiszowych mediwaki, miny, jeszcze tam te chlapi reaktor dostał przy barakach. A, nie mam podpisanego. Wow. Tam przy tych dwóch barakach w mainie sobie też dostał za chwilę. Dostawę. O, makruj, makruj. Już widzę, że masz nawet tutaj zakolikowane trochę tych jedno. A, dobra, spoko, nie, makrujesz. To dobrze było, dobrze było. Tylko jeszcze dwa eBaye. Przed tym atakiem nawet. Aby ulepszeniami gonić. I Techlap Reaktor od razu, o właśnie przy tych dwóch. A zrobiłem A, bo ty dwa zrobił, a te. dobra, okej. Znaczy tak może być, nie, ale więcej niż dwa Bo to bym miał reaktory to po nie tych będziesz lamy. potrzebował. Wiem. I tyle, nawet nie idzie to tak trudno. A wiesz co? To ten. To Raven mówi, że. Kiedyś widziałem w jakimś jego filmiku. Mówił, że. Wszystko APM zależy od tego, od tego, co masz w głowie. Jak ty mi podpowiadasz, co mam robić. No to idzie dobrze, tak, wiem. Dokładnie. Jak wiadomo, co trzeba robić, to robimy to szybko, jak z jedzeniem. No właśnie. Dobra. No i tyle. Aha, no wiadomo, potem więcej jeszcze z 6 baraków się dostawia po tej trzeciej bazie. Ale widzę, że tak tych turetów to naładowałeś. Jakbyś na Mas Mutaliski jakieś grał. Albo inne te. No to już Wojty. właśnie to chyba przyzwyczajenie, złe przyzwyczajenie. Nie no, na Protosa tylu turretów nie potrzebujesz w tej bazie. Dobra, ci. Masz rację, Nie, masz to... rację. No faktycznie, dobra. Aj, Myślałem, kurde. że jakieś wymyślne zagrania ci serwowali na w tych olinach wszystkich, ale to się tylko sprowadza, to wiesz, do tego, żeby dobrze Wild Order wykonać, bo jak go wykonasz dobrze, to będzie miazga. I ogólnie całe makro, ale no widać, że tylko właśnie trochę tej prędkości brakuje, ale ona będzie, jak będziesz cały czas używał skrótów klawiszowych. Wiesz, jak się cały czas ich uczysz, to nawet normalne jest, że robisz to wolniej, ale przypadkiem nie klikaj w te ikony, tam produkcji jednostek myszką, bo tak to się tylko cofasz. Tylko wszystko na skrótach klawiszowych, nawet jakby na początku miało być trochę wolniej. No to właśnie czasami wiesz myszką po prostu, znaczy naciskać klawisze to już naciskam powiedzmy literkami, ale mimo wszystko cały czas myszką wiesz przesuwam na przykład mapę i takie rzeczy robię, to jest No strasznie myszko to trudne. się zdarza czasem mapę przesuwać, ale to tylko podczas bitwy tak głównie, bo jak
Aha, jak masz na przykład, nie wiem, z głównej bazy do jego przejechać, żeby tam dropa ogarnąć, no to nie jest nigdy ekranem, tylko po prostu kliknij raz na minimapę, nie? No to nie, to robię na minimapę, albo po prostu robię tak, że na przykład Mediwaka podpisuję pod trójkę, no i wtedy mam szybkie dojście od razu do miejsca, gdzie się dzieje akcja, powiedzmy. No tak. Jeszcze, no, znaczy wiesz, ja tutaj mówię w perspektywie tego klikania minimapy, jak będziesz miał już wiele akcji w wielu miejscach, to wtedy No, chod skrótów klawiszowych pewnie zabraknie. nie starczy, no właśnie. A główną armię trzeba na pewno mieć, to wtedy trzeba klikać na tę minimapę już i to się ta szybkość bardzo przydaje. Wow. No nie wiem, póki co APM taki, no 70 to jest dla mnie bardzo dużo już. To jest duży APM. Z mojej To strony. jest ponad jedna akcja na sekundę. Czyli coś już się dzieje. Co, ale nie, no bo wiesz, niektórzy na przykład ten, jak kiedyś sam pamiętam grałem, to też miałem tak potem z ciekawości sprawdzałem te moje replaye, to miałem jakieś właśnie 20-30 APM, jak zaczynałem grać StarCraft. Taki szybki. Tak, no 20 APM, czyli co? Przez 40 sekund się wpatrywałem w ekran, nic nie robiłem, tak? Na minutę, a pozostałe 20 coś kliknąłem. Ale to dawne dzieje. Dobra, jeszcze raz coś jedziemy, czy jakiś replay, czy coś masz tego? Nie, to może raz jeszcze raz spróbujemy, co? Pojechać Dobra. ten Build Order, bo on jest dla mnie bardzo świeży taki. Okej. Cały czas na protosów? Największy kłopot jest, czy na jaką rasę? Dawaj, no. Powiedzmy, że. No nie wiem, jakoś na zergów mi idzie tak trochę lepiej. Nawet, bo często się spotykam z mutaliskami i z tymi wybuchającymi, jak one się nazywają. Bejninki. No właśnie. Także tam wystarczy tylko popatrzeć na armię, prawdę mówiąc, zrobić mas marinesów praktycznie i trochę. Co tu się dzieje? Tak czy inaczej, wystarczy mieć dobrą kompozycję i właściwie się jestem w stanie A na obronić. zerga też marauderów robisz, czy miny? Robię Też? marauderów. No i wtedy po prostu migruję, w sensie takim, że uciekam przed tymi beningami i jestem w No polu. wycofujesz samych marines, a marauderów w górę nie ruszasz. Tak jest najlepiej, czyli wiesz, z A, tak jest kontrolem najlepiej. klikasz na jednego marina. No tak. No i jeszcze potem rozdziela się tych marines, ale ogólnie marauderzy dobrze jak przyjmują na siebie banelinki, czy tam A, co ja tu tempicieli. robię? Nie, dobra, od nowa, weź to jeszcze raz. Czy wiesz, no od biedy nie trzeba robić tak na pewno tego walla, ale też można od razu przy linii minerału sobie zrobić ten supply depot, tak się tak grubo zamyślimy. Czekaj. Okej. A, tylko ten build order trzeba męczyć. No, Starka to taka gra, że nie można się tam dużo, można nad nią siedzieć i cały czas jest co poprawiać. Czyli jak leciał ten Reaper? Boże, 12, 12. Mój Boże, tak, 12, 12, ten zwykły łupek. Tylko zapomniałem na chwilę. Dobra, supply depot. Na tej mapie ten build order też jest dobry, bo wiesz, jest sama przestrzeń powietrzna tam na górze. Wiesz, możesz czasem nawet tę samą mapę spojrzeć i też uznać, czy lepiej tak jest otworzyć, czy tak. Tutaj jest trochę łatwiej chyba ukryć takiego szybkiego, taki szybki wlot z minami. No, faktory, nasza rafineria. A to już? A, już tak. No, na 12. Tylko tutaj jeszcze jedną SI miałeś przy command center zakolejkowaną. Jest trochę szybciej jeszcze, to powinna być nawet. Aj. No i to jest baraki. Na 13. 12, 13.
weszło spóźnione. No, jak już poznasz te dwa pily tak dobrze, to ci starczy do... Oj, jeszcze dalej. No, żebyś wiedział. Samym tym pasteksem można dojść tak daleko. To nie trzeba. Zresztą zwłaszcza, że no przecież nie gramy cały czas na te same osoby. Tylko trzeba będzie tam czasem te zagranie zmieniać, żeby bronić Olinę. Faktory, orbital i zwiat. Bunt. I supply depot. I znaczy najpierw Merino, potem supply depot. No ale to tam kolejność nie ma dużego znaczenia. Może w tym przypadku akurat. Teraz, nie, drugiego nie, teraz SCV. Też taka mała rzecz. SCV i Marine. On przez chwilę jest lekki supply block, ale jak robisz SCV, to tak do końca go nie ma, bo i tak Marine zdąży zrobić tych czterech, nawet pięciu da się zrobić do tego ataku. Co widzę? Starport. Nie widzę. Nie no, widzisz ekspansję. No właśnie. Ekspansję, jeden asymilator, więc nie ma się czego za bardzo bać. I supply depot kolejny. O. Jak starasz się coś zbudować albo gdzieś wysłać jednostkę, to zawsze staraj się na nią klikać po prostu raz, nie? Bo znaczy wiem, że o wiele łatwiej zrobić to zaznaczenie obszarowe tego boksa tak zwanego, ale lepiej jest klikać w jedną rzecz, okay, dobra. Bo jest celniej. Dobra, Smediwek i mina od razu. DT. SCV, tak jest. Jeszcze jeden supply depot. Czwarty. I teraz ekspandzik już możesz stawiać. No i będzie techlo przy barakach, ale to dopiero za chwilę. Rzeczywiście razem wyszli. No, tak ma być. B, jeszcze na mediwaku właśnie. Dwa baraki i techlo. Możesz też minę jedną zrobić jak chcesz, ale to nie jest najważniejsze. Drugą rafinerię. Przy okazji tych baraków. A nie rób Medivaca, bo to ma być na Steampack. Nie potrzebujesz go aż tak mocno. Aha, sorry, bo tennego ataku ci nie. No jedna się tutaj ostała. Ja tutaj tak trochę podpuszczam, bo ci mówię cały czas o tym makro. To trzeba się bić. Dobra, orbital. I do drugiej rafinerii też doszli. No i orbitalem przeleci. O, co tutaj ubiła moja mina? Nie ja zauważyłem. Zwróciłem też uwagi, bo patrzę na twój podgląd. Nie, to jest dużo. Dobra, dzieje się. O, dobrze, zabudowujesz. No praktycznie za każdym razem to zagranie z min będzie ich zmuszało robić detekcję.
Czyli Robotics Facility, więc jakoś mocno nie trzeba skautować. No czasem jeszcze Oracle będzie mogła wykryć te miny, ale to rzadko podejrzewam, że będą tak robić. Nawet bardzo rzadko. No i co dalej, te całą armię? Jeszcze tylko Combat Shielda pewnie. A nie, sorry, jest Combat Shield. No to co, Refinery w Naturalu, dwa dodatkowe baraki. Jeszcze to jedną minę sobie wykop. Czy też tę minę? No właśnie, tego jednego Medivaca straciłeś? To ten jest, co od Tak. początku był? A, straciłeś, to szkoda. Straciłem go niestety właśnie. No dobra, doszli do Naturala, do Rafinerii, grupy CV. Już trochę ich mało. A, no jeszcze się bije, bo w sumie lepiej jest stracić armię. Nie musisz klikać bezpośrednio na jednostki, tylko obok w ziemię z tym No, atakiem, robię, bo. robię. Robię 1A. Dokładnie, jeden A i się wycofujesz, strzelasz i tak dalej. No ale rób jednostki, jednostki, jednostki. Bo wiesz, jak się nic nie robisz w bazie, to a on robi, to jest od razu. Przewaga jego duża. Okej, trzecią bazę. Techla, reaktor kolejny. No, się dzieje coś. I. Aha, o, masz duże kolejki w barakach, No bardzo właśnie, duże. przede wszystkim nie zaznaczyłem, czy... Pamiętaj, że w momencie stawiania, nie? Jak już są same te fundamenty, powiedzmy, jak stawiasz budynek, to od razu wtedy przyłączaj do skrótu klawiszowego. Tam dodawaj do niego. Bo to będzie trochę już za późno, jak się on wybuduje, żeby to tam ogarnąć w trakcie bitwy. A w trakcie bitwy na samych skrótach klawiszowych da się zrobić tego techlaba i reaktora dodatkowego. Tam trzeba tabem przełączyć między grupami. A no właśnie. Ale to tam takie małe coś. Dobra, Medivaki. Starportu nie masz chyba dodanego też. A nie, masz, masz tutaj pod szóstkę. No i co, Supply Depoty, coraz tego wszystkiego więcej, ale też dalej pamiętaj, żeby... Aha, no bo już wkraczamy w ten etap rozgrywki, że właśnie zajmujesz trzecią bazę. Pamiętaj, żeby mieć zawsze jakieś jednostki po rozstawianiu po mapie, bo na przykład jak on by cię zaatakował gdzieś tam z godziny, załóżmy 4-5, to coś tam może stać, więc dobrze jest tam też na przykład jednego Marina powysyłać i do złotej jego, i do jego godziny tam na 9, żeby no po prostu wiedzieć, gdzie ekspoje, musisz mieć te kilka jednostek porozsyłanych. No to jest CV wysyłać. Czy nie, raczej jednego Marina, bo Marines No, lepiej jest znaczy wysyłać. ja bardziej lubię. Dlatego, że używam często. A, tego do całej armii, to źle. No, dokładnie. To źle, tak Ułatwienie. tylko chciałem powiedzieć. Znaczy czasem niby można używać, ale lepiej jest tego nie używać. Wiem po sobie, bo też czasem tego używam, ale lepiej. Znaczy już się odzwyczaiłem, ale lepiej tego nie używać. Bo musisz mieć no to wszystko ogarnięte i właśnie często trzeba te pojedyncze jednostki rozsyłać po mapie. No dobra, ale makro wcale nie jest takie złe. I teraz jak zająłeś tą trzecią bazę, a tam jeszcze jest CV, musisz tylko przesłać z Naturala do niej tam pary, załóżmy 6, najlepiej 6. No i to trzecie bazy wszystkie rally pointy, zrobić tam parę SCV i dostawić milion, nasze 6 baraków. Sześć baraków, a no i te ulepszenia też tutaj są robione. Ale powoli wszystko, powiedzmy, że nabiera trochę rozpędu. Bo to makro jest nie takie złe. Wow. No i armory też Supply to block. się Ludzie. patrz na supply, ja bym za każdym razem mówił.
Tak, jest dużo, bardzo par. Aż w zasadzie też po postawieniu naturala to się na oślep stawia cały czas te supply depoty w dużej liczbie, bo też się dużo jednostek robi. A niektórzy te ranie to nawet jak mają 130 limitu, to i tak supply im umożliwiają już ze 170. Czasem też takie są dziwne sytuacje. Tak tyle tego naparzają. Co on zrobi? 3 warpizmy? Po co on 3 warpizmy? VS przydałby się też. No, drugi starport, albo no nawet może kolejne. Ale to jakby było, byłyby kolosy. Znaczy, dwa starporty to zawsze warto mieć. Jakby się nieważne co działo, a trzy to już jak faktycznie ktoś dużo tych kolososów robi. Także, no właśnie, lepiej nie używaj tego skrótu klawiszowego. Znaczy, wiesz, no niby Muszę się możesz, odzwyczaić. bo da się na tym nawet w Grandmasterze grać, jak się okazuje, ale taranem to nie wydaje mi się, że to jest też dobry specjalny pomysł, bo no wiesz, no na przykład musisz mieć tutaj, a nie, sorry, nie widzisz tych pingów moich, ale musisz mieć w jego złotej bazie Merino, musisz mieć na godzinę 9 Merino, gdzieś tam dobrze, żeby w pobliżu twoich baz jakiś patrolował, czy nie ma jakichś pylonów i tak dalej. A ten ochot, na przykład jakbyś teraz wychodził właśnie w kierunku jego trzeciej bazy i w międzyczasie chciał zrobić dropa, co jest takim w sumie standardowym zagraniem, to ten hotkey do całej armii zmusi, że ten drop zawróci do głównej armii, a tego nie chcemy. Więc lepiej tego skrótu klawiszowego nie używać. Przynajmniej nie za często, chyba że do organizowania hotkeyów. Mi się przydaje on tylko jak chcę na przykład wszystkie high templary, a czy tam stalkery na przykład pod dwójkę sobie zrobić, to klikam hotkey do całej armii, klikam z kontrolem na stalkery w tym dolnym panelu i wtedy przypisuję pod skrót klawiszowy i tylko do tego głównie używam teraz, bo tak do zarządzania armią, tak żeby ją wysłać, to jest słabe trochę. No może Ale czasem jak to się robi, przyda. żeby tak szybko przepisywać? No wiesz, no właśnie kwestia trochę wprawy, ale po prostu Dobra. trzeba trochę poćwiczyć i tyle. Czyli mówisz, że lepiej na przykład załóżmy, że zbierać armię gdzieś tam pod moją bazą i potem powiedzmy, kiedy, no nie wiem, wysyłam jakąś część armii, to, no to ona idzie. Natomiast przechodzę do tego punktu, gdzie mam zebraną armię, naciskam maruderów, wciskam na przykład Shift 1, Medivaki, Shift 2 i wtedy 1A, 2A, tak? Nie, nic takiego nie musi. Znaczy, ogólnie wszystkie biologiczne jednostki ci polecam mieć pod jedynką. Aha. Z wyjątkiem ghostów. Po prostu A, cały właśnie, czas, nie? no. A jak na przykład wysyłasz pojedyncze jednostki gdzieś na mapę, no to po prostu wiesz, odklikujesz jednego tego Marina z Shiftem i po prostu odpisujesz go od tej grupy, tak jakby. Aha, czyli z shiftem się odpisuje od grupy. Znaczy Aha. się odłącza zaznaczenie, ale w grupie on cały czas jest, jeżeli go zapisałeś, więc jak masz zaznaczoną całą A, grupę, okej. załóżmy trzech jednostek, to odklikujesz, każesz wszystkim gdzieś iść, potem klikasz shiftem na tą jednostkę albo w tym dolnym panelu, żeby było prościej, bo tam się nie porusza i wtedy znowu klikasz Ctrl 1 i wtedy się zapisują te dwie, a ta jedna gdzieś sobie tam idzie, nie? Mam nadzieję, że w miarę to Okej. ogarniesz, bo to... No dobra, to będę to też sobie gdzieś tam brał pod uwagę. Zobaczymy, co No wiesz, wyjdzie. no jest moment, właśnie wychodzisz z naturala, musisz wysłać jednego Marina w kierunku jego bazy. Dobrze, jakbyś w kierunku trzeciej bazy, to robisz tak szybko, że wysyłasz tych dwóch Marines. Czyli, no, nie jest chyba jakiś trudny. Ale no trzeba właśnie mieć trochę obycia z tymi hotkeyami. To czasem trzeba porozkminiać samemu, jak one działają. Wow, 80 APM. No dobra, małe radości życia. Ale nie, jak będziesz miał te replaye jakieś, to mi nawet tak prześlij na e-maila, to ci ogarnę, co tam powinieneś poprawić. No ale głównie to, mimo wszystko, jak tak popatrzyłem, to tylko chodzi o to, żeby lepiej początek zagrać z tego Fast Expo. Możesz tam te zagrania moje, wiesz, jak tam pierwszy raz to robiliśmy, sobie też obejrzeć jeszcze raz i zobaczyć dokładnie, jak to leciało, że tam na tym 12 barak, 12 rafineria, potem expandzi, kiedy druga rafineria i tak dalej. I pozapisywać to na kartce, bo ja zapisuję też na kartce, to nie jest ujma, żeby nie No dobra, pamiętać. no dobra. Rewelacja, dobra. No to będę, mam co robić. Ja Do też. zobaczenia w przyszłym tygodniu w Goldzie już. O, to jest dobre podejście. Tak jest, do zobaczenia. Nie, naprawdę. No nie wiem, póki co.